Sponsorem programu jest Przedszkole Jelonek w Idzbarku. Wietrzna pogoda i pochmurne niebo nie przeszkodziły w organizacji 16 dożynek powiatu ostruckiego. Jak zawsze, od setek lat święto te rozpoczęło się od mszy świętej w najbardziej rozpoznawalnym kościele w mieście. Bo tym razem powiatowe święto plonów zorganizowane zostało po raz pierwszy w Ostródzie. Odpowiedzialność za przeniesienie bierze starosta powiatu ostruckiego Andrzej Wiczkowski. Chciałbym, żeby te dożynki pierwsze, które odbyły się w Ostródzie, pokazały tradycje i związane z tym obrzędy dożynkowe w mieście. Po zakończonej mszy pochód, na którego czele grała orkiestra, mógł ruszyć główną ulicą miasta. Tuż za orkiestrą przewożone były wieńce, a za nimi dumnie szli uczestnicy zarówno mszy, jak i dożynek. Wszyscy razem skierowali swoje kroki w stronę placu przed budynkiem starostwa powiatowego. To tam zaplanowane były obrzędy wynikające z tradycji. Przeniesienie tej imprezy właśnie w to miejsce miało swój głębszy sens. Wybór padł na Ostródę. Myślę, że to dobry pomysł, żeby ludzie mieszkający w mieście zobaczyli zarówno tradycje, ale także i obrzędy dożynkowe, które na tych gminach wiejskich funkcjonują. Wietrzna pogoda i pochmurne niebo nie przeszkodziły na szczęście w organizacji dożynek. Wszystko się udało i porwisty wiatr nie przegonił uczestników uroczystości. Były jednak pewne obawy, czy aby na pewno wszystko się uda. Trochę miałem obawy, że ta frekwencja będzie słaba, ale dzisiaj, no dzięki też pogodzie, że jest odpowiednia. Dzisiaj w Ostródzie gościmy bardzo dużo ludzi i bardzo się z tego cieszę, że Ostróda, stolica powiatu, może gościć tych wszystkich wszystkie te osoby, które dzisiaj chciały uczestniczyć w tym święcie. Jak się okazuje, otworzyły się nowe możliwości takiej organizacji imprezy. Przede wszystkim, co zauważył Stanisław Siwkowski, można było w ten sposób uświadomić mieszkańcom miast, z jakimi problemami borykają się na co dzień mieszkańcy wsi. Ja myślę, że to jest dobry pomysł z tym wprowadzeniem do miasta. No to jak gdyby wieś przyszła do miasta i generalnie pokazała, w czym są problemy, ale i pokazała swoją kulturę, te wieńce dożynkowe. Zresztą były robione przez te poprzednie kadencje dożynki w poszczególnych gminach. Teraz myślę, że ten pomysł jest bardzo dobry. Dla większości ludzi z miasta mleko bierze się ze sklepu i nie jest świadomy, jaką długą drogę pokonuje ono od rolnika do konsumenta. Tak między innymi dokładnie, bo mieszkańcy wsi mają cały czas problemy. Mimo, że tam mówią, dostają pieniądze unijne, ale te pieniądze na przykład dopłaty bezpośrednie nie są tak samo jednakowe w Polsce jak w Unii Europejskiej. Niemiecki rolnik więcej dostaje, polski rolnik mniej dostaje, a jest jeszcze w tej samej Unii. Globalnie powinno być te same pieniądze do hektara czy do uprawy. W całej imprezie towarzyszyła swojska i rodzinna atmosfera, której nie było można nie zauważyć. Kto tu mnie podszedł? Była pracownica z Urzędu Miasta. To się wytnie. To się wytnie. Nie, absolutnie, nie wolno być. Nie wytniemy, nie. Nawet na tle wcześniejszych lat wygląda na to, że tegoroczna edycja zalicza się do tych bardziej udanych. Organizatorami była również Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, czyli po prostu rolnicy uprawiający ziemię na terenie powiatu ostruckiego. Oni również zachwalali nową formułę tego święta. Są to pierwsze dożynki organizowane przy współudziale izby, a właściwie no, rolników, mówmy sobie szczerze, na terenie powiatu ostruckiego. I myślę, że ta frekwencja, myślę, że ten pomysł wyjścia wsi do miasta, by pokazać ten dorobek, który my mamy, a z kolei prosić miasto, by zapoznało się z naszymi problemami, to jest chyba dobry pomysł, co widać po prostu po tej frekwencji. O trudnościach towarzyszących pracy rolnika mogliśmy posłuchać również od samego prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Nie da się ustawić maszyny pod dachem i produkować powiedzmy ileś tam gwoździ. No tutaj jest i natura, tak jak mamy w tym roku, susza albo powódź. To jest raz. Po drugie mamy tutaj również trudności znalezienia się na wspólnym rynku ze sprzedażą produktów rolnych, a przede wszystkim ze spadkiem cen, który obserwujemy w całej Unii Europejskiej. Rolnik to dzisiaj jest też przedsiębiorca, ale który produkuje pod dachem, pod gołym dachem.
Po głosach mieszkańców miasta i gminy Ostróda można było wywnioskować, że impreza się udała i być może za rok spotkamy się w tym samym miejscu. Myślę, że tak. Myślę, że staroście naszemu Andrzejowi Wiczkowskiemu ten pomysł mi się spodobał. Myślę, że jest to dobre dla łączenia jedności powiatu. Pojawiły się jednak głosy, że na tak wiele różnych atrakcji jest odrobinę za mało miejsca. Powiem inaczej. Moja świętej pamięci teściowa zwykła mawiać, gdzie ciesno, tam pociesno. Jest lepiej, jak jest przyciasnawo, niż jak jest za luźno. Dożynki nie spełniłyby swojej roli, gdyby zabrakło na nich stoisk od przedstawicieli różnych wsi i organizacji. Jedno z największych i najbardziej różnorodnych stoisk należało do przedstawicieli gminy Miłomłyn, reprezentowanej przez sołectwo Liksajny. Mamy wypieki naszych pań, mamy dużo potraw z drobiu, na przykład pasztety, mamy wątróbki drobiowe, mamy kotlety mazurskie, no i tym podobne rzeczy. Mamy również kurczaka a la ryba zrobionego. Mamy wędliny z masarni pana Flisa z Miłomłyna, również prezentujemy. Mamy też chlebek pieczony przez nasze panie, no i nie tylko. I trzecia część, wydaje mi się taka bardzo atrakcyjna naszego stoiska, to loteria, gdzie przygotowałyśmy przetwory naszych pań i po tradycyjne 3 złote i widzę, mają bardzo wzięcie, bo już nam się słoiczki kończą. Tutaj na zapleczu jeszcze pokazujemy również naszych pań rękodzieła, więc są obrazy haftowane, są serwetki, są takie i skarpetki robione na drutach, i na szydełku różne rzeczy. Także myślę, stoisko nasze jest bardzo atrakcyjne. To oczywiście nie było jedyne stoisko. Każda gmina chciała pochwalić się tym, co ma najlepsze. A sami uczestnicy imprezy krążyli od stoiska do stoiska, próbując po trochu każdego z przygotowanych przysmaków. Jedni kusili pierogami, inni swoim chlebem, a jeszcze inni miodem, również tym pitnym. Andrzej Wiczkowski w przemówieniu wyraził szacunek dla rolników, którzy stanowią trzon polskiej gospodarki. ...za całoroczny trud i uzyskane plony. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości jak przywiązanie do zawodu, szacunek dla przyrody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. Kilka słów do rolników skierował również Jan Heichel. To był rok szczególnie trudny dla nas, rolników. Zaczęło się od embarga na naszą żywność. Następnie fali protestów, kiedy rolnicy przez okres zimy protestowali, walcząc o swoje słuszne prawa. Następnie przedstawiciele gmin powiatu ostruskiego otrzymali chleby wypieczone z tegorocznej mąki, a po zakończonej części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. Dzisiejszą uroczystość rozpocznie występ zespołu pieśni i tańca Kortowo. Przywitajmy ich gromkimi brawami. W części przeznaczonej na tańce wystąpił m.in. energiczny zespół o nazwie 50+. Tym akcentem zakończyły się dożynki powiatu ostruckiego, a kolejne już za rok. Sponsorem programu jest Przedszkole Jelonek w Idzbarku.